Jesteśmy w trakcie ceremonii ważenia przed galą TFL-28. Moim gościem zawodnik, który stoczy walkę w pięściarstwie, Krzysztof Ogłoda. Cześć Krzysiu. Witam Cię, Siemanko. Słuchaj, jak po tym ważeniu się czujesz? Jak pierwsze face to face z przeciwnikiem? Co zauważyłeś u niego w jego oczach podczas, kurczę, tego steer downu? Słuchajcie, ja już dużo walk stoczyłem, sam widzę, że przeciwnik też doświadczony. Wiesz, czym to się je, tak samo jest trenerem. Emocje tak naprawdę to będą dopiero jutro. Dzisiaj to wrażenie, to tamto, jeszcze wszystko na spokojnie. Jutro się zacznie, zaczną się nerwy, stres, to tamto. Chodzimy do klatki, robimy robotę, wygra lepszy. Chyba mi się wydaje, że teraz miałeś większy okres przygotowań niż przed tamtą walką, bo nawet po twoim ciele widać, że jest bardziej po prostu takie urzeźbione i tak dalej. Że widać, że chyba te treningi troszeczkę wchodziły mocniej, troszeczkę bardziej zająłeś się właśnie tym przygotowaniem niż przed tamtym pojedynkiem. No tak, no tamtym pojedynkiem po długiej przerwie, teraz zrobiłem trochę roboty, jest dużo lepiej. Słuchajcie, tatusiowie podobno biją mocniej. Mi się niedawno synek urodził. Gratulacje. 6 dni temu, także mówią, że tatusiowie biją mocniej, on to poczuje. Także gratulujemy, dużo zdrówka dla twojego synka życzymy. Słuchaj, no to chyba tą walkę będziesz dedykował jemu. Dla synka? No dokładnie. Miło by było, gdyby tata wygrał, prawda? Ogólnie żona będzie wspierać się przed ekranu monitora, czy raczej przyjdzie tu na żywo obejrzeć walkę? Nie, z żoną się dogadałem, że musi zostać w domu, musi zaopiekować się synem. Synek jest teraz najważniejszy. Słuchaj, jak przewidujesz to wszystko? Jesteś gotowy, że to będzie pełen dystans, bo wiadomo, ty jesteś znany z tych twardych bujek, tak jak w tej pierwszej walce, tam po prostu naprawdę, no, zawodnik chciał cię ubić, ale nie mógł tego zrobić, masz chyba głowę z kamienia. Wtedy brakło troszeczkę tlenu i tak dalej, teraz tego tlenu jest więcej. No zobaczymy. Wielką niewiadomą jest mój przeciwnik, ponieważ nie widziałem nawet jednej jego walki. Nie wiem, jakie on jest w predyspozycji i tak dalej, nie wiem, jakie ma umiejętności. To wszystko wyjdzie podczas walki. Tam ogólnie między wami jest troszeczkę dysproporcja wagowa, bo przeciwnik jest troszeczkę lżejszy od ciebie. Czy nie boisz się, że będzie troszeczkę szybszy? Znaczy, waga generalnie przeszkadza. Ja starałem się zjechać z tą wagą w dół, kiedyś boksowałem nawet 7-5 i tak dalej, pomalutku to wszystko schodzi. No zobaczymy, no. Na pewno nie spodziewam się łatwej walki. Myślę, że będzie trudno, ale ja też zrobiłem duży progres. Krzysiek, druga walka w boksie, ale czy zobaczymy cię na kolejnych galach TFL, może w MMA w końcu? Nie wiem, ja się rozciągam cały czas, zacząłem ostatnio trochę kopać, zacząłem robić trochę parteru. Nie mówię, nie, zobaczymy. Ja mówię, fajnie to jest, bo ty jesteś praktycznie przed 40, a dopiero ta kariera naprawdę na tym takim poziomie gal zawodowych zaczyna u ciebie wchodzić na taki wysoki poziom. To jakoś tak wyszło. Tak czy inaczej, ja tam miałem medal na Mistrzostwa Polski w K1, także lubię też kopać, narobiłem trochę parteru, zobaczymy, no. Ogólnie jutro sporo chłopaków ze Skarżyska walczy razem z tobą. Jeśli wszyscy odniesiecie triumf, to chyba w kombinacie formy tutaj będzie istne szaleństwo. Na pewno, ja w tej partii będzie wesołe, już wtedy emocje zajdą, będzie można się wyluzować. Ja się bardzo cieszę, że ta gala jest w Skarżysku. Sam od początku wspierałem to, żeby to było na Skarżysku. Będę trzymał kciuki mocno za naszych chłopaków, będę im kibicował. No i super, że takie zdarzenia się tutaj dzieją u nas w mieście. Jaki masz sposób, żeby odciążyć swoją głowę po prostu od tych emocji, które będą jutro? Te 24 godziny u Krzyśka Ogłody przed walką, jak będą wyglądały? Moja żona ma synka jeszcze, także zabieramy go do Kuleczkowa, posiedzę z dzieciakiem, spacer, wyciszenie i tyle. Także miłego dnia, jutro wygranej. Dziękuję Ci, Krzysiu, za wywiad. Dziękuję. Subskrybujcie kanał Za Ciosem. Dzięki wielkie jeszcze raz.